kolejny sezon Gry o Tron. W zeszłym roku był Duży Tron z podłokietnikami, a w tym roku Dwaj Pretendenci, takie krzesła. Też do tego tronu zeszłorocznego, dla tego samego klienta. Takie dodatki, dwa krzesełka. Stylowe. Bardzo fajne. Do poprawki tam troszeczkę coś trzeba popodklejać, bo się troszkę kiwają. No i dalej będą bordowe, ze złotym lampasem. Materiał już mi klient dostarczył razem z krzesłami. No jest kawał mebla. Jakby tak stały trzy w rzędzie, ten tron po środku, kawał mebla. Dobrze, nie będę gadał, nie ma się nad czym rozwodzić, trzeba robić. Trzeba robić, wykańczać. Proszę bardzo. One już kiedyś były ubierane. Na pewno były ubrane innym materiałem, to jest już jakaś poprawka. Wiadomo, materiał się zużywa, one wcześniej były ubrane. Trudno mi powiedzieć, na oparciu mogły być takie jakby ratany, a na siedliskach mogła być i skóra. Jeszcze oryginalna trawa morska, to się wszystko kurzy. Wymieni się to na piankę, co prawda syntetyczną, no ale czystą. Czystą, pachnącą, będzie jak nówka. Dobrze, pokażę jak to zaraz będzie wyglądało ubrane. Pokażę wam jeszcze co siedzi w takim starym krześle, bo nieraz klienci zastanawiają się inwestować czy nie inwestować w integralną wymianę wszystkiego. No to ja to pozostawiam klientowi do jego własnej oceny, no ale popatrzcie co jest na przykład w takim starym krześle. No wiadomo, że to jest starość, ale już raz był obijany. No i popatrzcie, pod warstwą tej trawy morskiej, co tam jest jeszcze. Są krzesła robione. Dodaję, że to są krzesła z Belgii. To nie są jakieś nasze tutaj polskie, bo u nas to by było całkiem co innego. Proszę bardzo. Trawa morska. Krzesła mają te parędziesiąt lat na pewno. Nie są to antyki. Takie stylowe meble antyczne, bo to są już no owsze meble. To są już dwudziestowieczne. Ja myślę, że lata może 50, 60. Proszę, zobaczcie. I pomyślcie, nakrywam to nowym materiałem, tak po najniższej linii oporu, nowym materiałem i ten kurz na pewno spod materiału wychodzi i później to w całym mieszkaniu tylko lata. Proszę bardzo, teraz to będzie co prawda pianka, ale proszę. No ale będzie czysto. Żadnych jakichś skarbów nie ma, proszę. Trawa morska i może koński włosień pewnie, bo one tak były robione, koński włosień. Ach, czyli tak jak widać, no nie ma tu jakiejś strasznej Ameryki. Troszkę kurzu. Przy przyjęciu klient zgłosił mi problem z kiwającym się krzesłem. No, aby ocenić jakie są potrzeby odnośnie naprawy, no niestety muszę zdjąć wszystkie elementy miękkie. Na to nie ma rady, bo inaczej tego się nie da ocenić. No jeżeli się kiwa, no to niestety trzeba go porozbijać na kopach. Rozbijam tylko tam, gdzie jest to konieczne. Jeżeli gdzieś coś się trzyma, nie ruszam tego, bo tego typu krzesła mają to do siebie, no już stare drewno, wysuszone, swoje przeszło, no ma tendencję po prostu do pękania. Do pękania, tym bardziej, że one już są troszeczkę sfatygowane, już je troszeczkę porozsychane. Tych gwoździków było tyle nabite, że już to się wszystko zaczyna rozpadać. No czopy są jeszcze zdrowe, no ale tak jak tu pokazuję, ten jest w porządku, nic się nie kiwa, no ale tu już na przykład wymaga to sklejenia. Ten jest czop w porządku, ten się trochę kiwa, to też go trochę rozluźnię i napcham. Tu już ktoś kombinował, dlatego też właśnie od spodu to było wszystko odsłonięte. Jak kupujecie Państwo jakieś krzesła z wystawy, są teraz te takie różne z używanymi meblami, z
Sprawdzajcie od spodu przy krzesłach na przykład, czy ktoś czegoś nie kombinował. No bo jeżeli kombinował, no to wiadomo, że w jakimś celu. Tu akurat było kombinowane, też myślałem, po co te kawałki drewna były wstawiane, a to już po prostu ktoś wcześniej ratował. Ktoś to wcześniej ratował, bez rozbierania, po prostu bez rozbierania. Jakoś coś pomógł, no ale wiadomo, tu już do czopów się nie dostał. Dobrze, to tylko tak gwoli ścisłości i gwoli pokazania, jak wygląda, co jest nieraz konieczne do zrobienia. Przez wierzcie tego niestety nie da zrobić, trzeba zdemontować. A to drugie krzesło już okazało się, że jest praktycznie w kawałkach. Po zdjęciu materiału już okazało się, że to jest po prostu, można powiedzieć, wrak. Też będę to musiał trochę pokołkować. Nie spodziewałem się tego. No i poskładać to z powrotem. Tu akurat było o tyle dobrze, że po prostu tylko kołki się wyłamały. Trzeba to po prostu odwiercić, wstawić nowy kołek i sprawa załatwiona. Gorzej tutaj, bo to był sęk, strzeliło na sęku. No i taka jest właśnie z tymi starociami zabawa. No, praktycznie szczypki do pieca. Dopiero gdy zdjęty jest materiał, można ocenić wszelkie szkody, gdzie trzeba poprawić, bo to jednak to nie jest tak, że tam gdzieś wbić gwóźdź z ukosa i będzie. Tu się właśnie zastanawiałem, po co te listewki są dane, no to na przykład w tym miejscu. No właśnie, jak ta szrama jest, to krzesło było złamane i to po prostu, czy pęknięte, i to ktoś po prostu tak tym klejem trochę jakby za szpachlą zarobił i to wszystko złapał właśnie tą listewką. Tu jest właśnie, brakuje trzeciej ręki, tu było tak o, na ukos odłamane to wszystko, po prostu z tym czopem odlazło. Tak jak tutaj, o, słabo widać. Trzeba to delikatnie porozłączać i oczyścić i po prostu sklejać i powoli to składać wszystko z powrotem. Sęk, tędy sobie wszedł i tak ukosem tędy sobie wyszedł. I to ta tralka tak ładnie na tym sęku sobie pękła. Proszę, ona tu jest tak złożona, trzeba to teraz złożyć i skleić. Prawie jak kość w nodze. Akurat tak ładnie ukosem na sęku. Dajemy w środeczek troszeczkę farby. No i teraz co trzeba złączyć. Jest, pasuje. I są dwa środki. Widać, nie widać, są dwa środki. W tym miejscu będę wiercił na kołek. Nawierciłem te otwory. Na razie 8 mm. Próba generalna. Docelowo będzie tu kołek 12 mm. Przyznam szczerze, taką kombinację alpejską robię dopiero pierwszy raz w życiu. Generalnie jeszcze w życiu tego nie robiłem. Nie wiem jeszcze, jak wyjdzie. No ale nawet wszystko pasuje. Nawet powiem szczerze, pasuje. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Jakaś rysa będzie. Jakaś rysa będzie, teraz to rozłączę. Rozłączę i wywiercę docelowo na kołek 12 mm. Tak, aby to on już tam trochę trzymał. I wtedy skręcę to na noc w imadle, żeby klej dobrze zasechł. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest profesjonalna naprawa, bo ja się tak naprawdę na tym nie znam. Kierunkowo to nie jest moje wykształcenie, ja niestety jestem tylko z wykształcenia magistrem ekonomii. Aż wstyd przyznać, także mam nadzieję, że moi znajomi stolarze będą dla mnie wyrozumiali.
bo ja wiem, że to trochę na pewno zabraliby się za to całkiem inaczej. Ale przyznam się szczerze, nawet się nie spodziewałem, że jak na pierwszy raz to mi to tak równo wyjdzie. Dobra. Dolną część tej nogi już skleiłem. Gdzie to było? Coś pęknięte na tym słoju. O tutaj. Na sęku. Szramka jest. Jakoś to powinno trzymać. No i teraz przechodzę do kolejnego etapu. No wyjaśniło się, dlaczego to krzesło tak się, że tak powiem, kiwało. Ono ma być tak złożone. To jest ta tylnia część tego oparcia, tylnie nogi z tym całym oparciem. I okazało się po prostu po rozebraniu, że kołki, że te czopy są już zmurszałe, po prostu próchno. Musiałem to po prostu wybrać. Wybrać to i odczyścić. No i teraz mam jakiś kawałek parkietu jesionowego i po prostu porobię nowe kołki z tego parkietu. Osadzę to na kleju. No i mam nadzieję, że będzie trzymać. No ale tak patrzę później, generalnie kolejny etap. Jak tu włożę tego właśnie kołka, zabiję go, skleję to razem. No i kołek będzie trzymał, bo klej mocny trzyma. No ale właśnie już jest szrama. Drzewo jest rozeschnięte. Z przodu, z tyłu. Jest po prostu szrama. Trzeba tu będzie wbić śrubokręt jakoś, rozwarstwić to, napchać po prostu kleju, ścisnąć ściskiem na noc, skręcić to mocno. No i tyle. I tak po prostu krok po kroku zrobi się coś tam jednego naprawić. Zaraz wyskakuje przy takich rzeczach kolejna rzecz, kolejny jakiś element do poprawki. Mam nadzieję, że przy tej konstrukcji to już będzie ostatni. No i nic, biorę się za robienie tego kołka. Wbiłem delikatnie dwa śrubokręty w tą ryskę i ona już ładnie się, proszę bardzo, wyeksponowała. Jeszcze jak przy tym jestem, to nabiję tam trochę kleju, ścisnę kluczem francuskim na noc z góry, z dołu, żeby to ładnie związało. No bo tak, wbiłbym tu kołka, skleiłbym to z tymi dolnymi nogami. No i pewnie kołek by wytrzymał, no ale dalej by się coś tu kiwało, rozwarstwiałoby się dalej i pękałoby ku górze, a tak ścisnę to już, jak przy tym jestem, to zrobię. Kołki mam przyszykowane, tu mam to krzesło, które wcześniej je skleiłem, bo robię na zakładkę, bo mam po prostu za mało ścisków, żeby robić dwa krzesła naraz, a potrzebowałem po prostu większej ilości ścisków, żeby ścisnąć z lewej, z prawej, z góry, z dołu i po prostu żeby to jakoś posklejać. No dobra, rozgadałem się. Lecę dalej. Posklejane, poskręcane, teraz dosycha. Tak jak mówiłem, no robię to na zakładkę, bo brakuje mi po prostu ścisku, żeby to ogarnąć wszystko na raz. Ten element już jest pościskany. Znaczy już jest wcześniej poklejony. Teraz mi zostanie tylko, jak tam to doschnie, po prostu złożyć to do kupy, jeszcze raz ścisnąć. I nałożyć tapicerkę. I to już będzie po ptakach. Krzesła są już gotowe. One będą tworzyć komplet z tym tronem, który realizowałem pod koniec zeszłego roku. Z tym dużym bordowym tronem z podłokietnikami. Kolor tkaniny jest ten sam. To jest właściwie ta sama tkanina. Lamówki zdobienia są w tym samym fasonie. Ten sam kolor, ten sam wzór. Wykończone właśnie tą tasiemką złotą z gwoździkami w kolorze starego złota. No w sumie troszeczkę materiału i tyle zachodu, prawda? Ale właśnie ten filmik realizowałem pod tym kątem, aby pokazać, co musiałem zrobić, zanim w ogóle zacząłem wykańczać te fotele, zanim zacząłem je po prostu ubierać materiałem. Samego procesu naciągania materiału nie pokazywałem, bo to jest po prostu nieciekawe. Ale tak jak pokazałem, zanim zacząłem w ogóle myśleć o cięciu materiału i nakładaniu go, to trzeba było po prostu doprowadzić stelaż do porządku. No przy przyjęciu nic nie wskazywało, że będzie potrzebna aż taka ingerencja. Co prawda klient
wskazywał zastrzeżenia co do jednego krzesła, że będzie tam potrzebne jakieś sklejenie, bo się troszeczkę kiwa tam w jednym miejscu. No gdy zdjąłem materiał, to okazało się, że będzie jednak coś więcej potrzebne niż drobne sklejanie. No później okazało się, że żeby skleić tam kilka miejsc, to trzeba było w ogóle rozebrać te krzesła do szczętu. Nie dało się tego tak zrobić jakoś po wariacku, żeby o tak o było jak było. No niestety trzeba było je zdemontować, tak jak pokazywałem, do gołego, a później nawet porozbierać niemalże do listeweczki, chociaż tu jak nie trzeba było czegoś rozbijać, to nie rozbijałem, bo mówię, spodziewałem się, że te krzesła są lata 50., 60. XX wieku, jednak nie, one są starsze. To może być nawet początek wieku, bo są ubierane w starymi gwoździkami takimi drobnymi, te gwoździe jeszcze tam ciągle były, bo ktoś przy poprzednim ubieraniu po prostu tylko zerwał płótno bez czyszczenia stelaża z tych wszystkich metalowych elementów z gwoździków. No i tak jak mówię, no zrobiłem ten filmik właśnie pod tym kątem, aby pokazać, ile pracy musiałem włożyć, żeby w ogóle cokolwiek szykować się do finalnego położenia tkaniny. Bo samo położenie tkaniny to jest końcóweczka, to jest taki mały detal, a przed tym trzeba po prostu wykonać no, często sporo pracy. Co innego jest, gdy naprawia się jedno, dwuletni mebel. Tak, zdarzają się takie meble coraz częściej, bo wiadomo, te meble dzisiaj są takie, a nie inne i te tkaniny już na sam dzień dobry miały być takie, a później okazało się, że się szybko brudzą, mechacą, zadzierają, pękają, no różne cudeńka się robią. Ale inaczej jest, jak remontuje się czy naprawia mebel 10-12-letni. Klienci, no zdarza się, że klient przychodzi, mówi, wszystko jest super, tylko zmienić tkaninę. No okazuje się, że później zdejmuje się tkaninę, a tam jest po prostu masakra. Stelaż powyginany, popękany, no przez materiał tego po prostu nie widać. Tego po prostu nie widać, a tu miałem akurat taką szansę przy, można powiedzieć, gabarytowo niewielkich meblach, mogłem pokazać, miałem okazję pokazać, jak po prostu to wygląda po rozebraniu. No często mebel się po prostu rozpada na kawałeczki, bo ludzie mi nie wierzą, ale naprawdę często się te meble trzymają tylko później na tym materiale. Jak się materiał po prostu zdejmie, to one się zaczynają rozpadać. No. Rozgadałem się, w sumie niewiele powiedziałem. Światło mam takie, a nie inne, więc no nie widać tego. Tak to ciemno wyszło, one są generalnie troszeczkę jaśniejsze. Klient mi ostatnio nawet pokazał, jak wygląda ten mebel później po wypucowaniu, bo on nie będzie malowany, nie będzie odnawiany, on będzie tylko wyczyszczony. Klient sobie to zabezpieczy folią i później sobie to doczyści jakimiś tam środkami. No wyszły świetnie, przynajmniej na zdjęciu naprawdę ten tron wyszedł świetnie. No to cóż, to tyle. Więcej dzisiaj już nie będę bajerów opowiadał. No i zapraszam do obserwowania kolejnych filmików. Pozdrawiam i do usłyszenia i do zobaczenia.